Mistrz świata wagi ciężkiej w WBC, młodzieżowy. Po pierwsze gratulacje, po drugie powiedz, ile dzisiaj zrobiłeś sobie zdjęć z fanami po walce? No trzeba powiedzieć, że zdjęć było bardzo, bardzo dużo. Pierwszy raz, no chyba nawet więcej niż po walce z Marcinem Neymanem. Normalnie po walce musiałem poświęcić ponad pół godziny dla robienia zdjęć. Dobrze, Komania, no, miłe to chyba. No, bardzo miłe. Muszę powiedzieć, no, że to było bardzo miłe, że podchodzili, chcieli sobie zrobić zdjęcie ze mną. Za to im bardzo dziękuję. Powiedz jeszcze a propos Marcina Neymana, po co ci ta walka? Będzie ta walka w ogóle? No myślę, że tej walki nie będzie, no, tylko no, wiem, że cały czas dzwoni podobno do menadżera, że chce w marcu zaboksować rewanż, więc zobaczymy, czy po prostu dojdzie do tego na rewanżu. Jeżeli menadżer powie, że ta walka będzie, to na pewno się do niej przygotuję bardzo dobrze, no, będę dobrze przygotowany, więc no, jeżeli dojdzie do walki, no, to po prostu wyjdę, no, zaboksuję, no, pokażę, co potrafię. Skończyłeś swojego rywala szybciej niż Solis. No wiadomo, że to się nie przekłada na, nie można tak porównywać klasy, natomiast wynik idzie w świat. Chyba cieszysz się z tego wyniku. No tak, muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo przecież Solis jest bardzo dobrym zawodnikiem w boksie amatorskim. Miał najwyższe wyniki. I no, trzeba powiedzieć, że na ostatnie dwie walki poszło mu troszkę gorzej Solisowi, ale jest no, bardzo dobrym zawodnikiem i technicznie jest siłowy, bardzo cennie bije. Rywal trochę ci utrudniał zadanie, bo dużo klinczowo, prawda? Trzeba powiedzieć, że jak bił ciosy, to bardzo we mnie wpadał, później przytrzymywał dużo, bo klinczowo, ale jakoś mi to po prostu nie przeszkadzało, bo za bardzo się po prostu nie szarpał, był klincz, sędzia mówił break, więc cofaliśmy się, no później boksowaliśmy dalej. Już teraz mówisz o tobie następca Gołoty, miłe porównanie. Dorównasz Gołocie? No tak, mam nadzieję, że dorównam. Wiem, że się już zainteresowali mną w Ameryce, więc może do jakiegoś czasu zaboksuję po prostu w Ameryce na jakiejś gali. No myślę, że dorównam, a nawet postaram się być lepszym zawodnikiem niż on. Jest szansa na ten kontrakt z Warriorsami? Wydaje mi się, że jest bardzo duża szansa, bo już no muszę powiedzieć, że przysłali jeden no, kontrakt, no, teraz z menadżerem będziemy go tłumaczyli, no, będziemy czytali, ale są zainteresowani po prostu bardzo, wiem o tym. Zostałeś ostatnio tatą, chyba dużo radości, nie przeszkadza ci to trochę w treningach? No, muszę powiedzieć, że nie przeszkadza, muszę powiedzieć, że jeszcze mnie to bardziej po prostu motywuje. Mam teraz no, synka, bardzo, bardzo się z narzeczoną cieszymy. No, po prostu muszę trenować więcej, żeby mu zapewnić dobre życie. Gratulujemy i czekamy na kolejne takie fajne walki. Dziękuję bardzo.